liczymy pole figury ograniczonej takimi liniami, czyli ograniczonej parabolą oraz prostą. Najpierw wykonamy rysunek. Mamy układ współrzędnych. No, oznaczymy oczywiście osie, oś X, oś Y, jednostka na jednej i drugiej osi. Parabola. Co nas będzie interesowało? No, możemy wyznaczyć punkty przecięcia z osiami, z jedną osią, z drugą osią. No i jeszcze współrzędne wierzchołka. Ja tu nie będę wyznaczać współrzędnych wierzchołka, one nie będą tutaj konieczne, ale punkty przecięcia z jedną i drugą osią, owszem tak. Czyli punkty przecięcia z osią OX, to znaczy wyznaczamy sobie deltę i pierwiastki tego trójmianu, który jest tu po prawej stronie znaku równości, czyli B kwadrat minus 4 razy A razy C, co jest równe 1, pierwiastek delty, oczywiście pierwiastek jedynki, 1. I mamy x1 minus B minus pierwiastek jedynki przez 2A. Co nam daje? W liczniku minus 4, w mianowniku 2, czyli mamy minus 2. Drugi pierwiastek, x2. W liczniku minus b, tym razem plus pierwiastek z delty, w mianowniku 2 razy a. Zatem minus 2 dzielone przez 2, minus 1. I to są nasze punkty przecięcia. Minus 2 z osią x, minus 1. Tak, tutaj i tutaj przechodzi nasza parabolka. W jakim punkcie przecinana jest oś Y? No, wtedy, kiedy X będzie równy 0, czyli tu do tego trójmianu zamiast X podstawiam 0, czyli tu mam 0, tu mam 0, zatem dostanę 2. Oznacza to, że w tym miejscu, w dwójce, przecinana będzie oś OY. Oczywiście ramiona skierowane do góry tej paraboli, tak? Współczynnik przy X kwadrat jest dodatni. Zresztą tutaj jak ma przecinać parabola, przechodzić przez te punkty i jeszcze przez ten, no to nie ma możliwości innej. Muszą być ramiona skierowane do góry. Czyli tak, tu gdzieś będzie przechodzić i oczywiście tutaj, tak? No to rysujemy sobie. Jakoś to będzie tak, no zbyt pięknie to mi nie idzie, ale myślę, że widać, o co chodzi, tak? O, mamy. Dobra, dalej. To jest parabola. Dalej, prosta. Wyznaczymy punkty przecięcia z osiami. Czyli zamiast x wrzucę sobie 0, wartość 2, zamiast x, kiedy to się będzie zerować? No wtedy, kiedy x będzie minus 2. No minus 2 plus 2, 0, czyli tutaj. Zatem mamy też taką prostą. Która figura nas interesuje? Oczywiście ta figura jest ograniczona przez te linie, czyli interesuje nas pole takiej figurki, tak? Ona tutaj sobie też idzie, tak? Tutaj też idzie, żebyśmy... Troszkę ta parabola niezbyt dokładnie narysowana, ale mamy. Mała ściąga. Jak to jest ogólnie? Mamy pewną figurę ograniczoną od góry, taką linią F, od dołu G. Wszystko się dzieje na przedziale A, B. Interesuje nas pole tej figury. To pole tej figury jest równe całce od A do B i to, co od góry, ta linia, która od góry ogranicza naszą figurę, czyli E od X, odjąć to, co ogranicza naszą figurę od dołu, czyli G od X, dx. No dobra, to jak to będzie, u nas? U nas to będzie tak. Pole naszej figury będzie równe całka od, no właśnie, i tu jest problem. Od ilu do ilu? Odtąd, najbardziej na lewo i ten kraniec na prawo, dotąd. Tutaj łatwo jest to zauważyć. To będzie minus 2 i 0.
Ale jak byśmy to wyznaczali? Trochę zjadę na dół. Jak byśmy mieli to wyznaczyć, że gdyby z obrazka nie było tego widać? To są punkty przecięcia, ten i ten punkcik, to są punkty przecięcia paraboli i prostej. Właściwie nas interesują pierwsze współrzędne tych punktów, bo na osi o x mamy je odłożyć. Czyli parabola równa się prostej. Punkty przecięcia. Rozwiązuję takie równanie. Przerzucam wszystko na lewo, czyli mam x kwadrat, 3x, odjąć x, czyli 2x, 2 odjąć 2, 0. X-a wyłączę sobie przed nawias. Zatem dostaniemy, o, może tutaj już, x równa się 0 lub x równe minus 2. Czyli całka będzie od minus 2, lewy kraniec, do 0 i tu, w tym miejscu, tak? Prawy kraniec. Z czego? To, co ogranicza nam od góry naszą figurę, czyli ta prosta, x plus 2. Odjąć. I to, co ogranicza naszą figurę od dołu, czyli ta parabola. X kwadrat plus 3x plus 2. Dx. No, troszkę przekształcimy. Całka od minus 2 do 0. I będziemy mieli, no powolutku, x plus 2, opuszczam te nawiasy, minus x kwadrat minus 3x minus 2 dx, całka od minus 2 do 0, zatem otrzymujemy minus x kwadrat, tu mamy x minus 3x, czyli minus 2x i na koniec 2 odjąć 2, 0, czyli dx równa się. Jak obliczamy całkę oznaczoną? No, najpierw wyznaczymy sobie całkę nieoznaczoną, dokładniej funkcję pierwotną. Jak to idzie? No, całka nieoznaczona, czyli minus, na początek, minus, w nawiasach kwadratowych wszystko zapiszę, i troszkę miejsca zostawiam, w wykładniku o 1 więcej, czyli x do potęgi 2 plus 1, 3. Odwracam wykładnik, po to to miejsce było potrzebne. Odjąć dwa razy. W wykładniku mam tu jedynkę, czyli dodaję jedynkę jeszcze, to mam 2 i odwracam. Jedna, druga. Granice całkowania od minus 2 do 0. Oczywiście te dwójki pięknie nam się tutaj uproszczą i będziemy mieli zamiast x-a podstawiamy, wprowadzamy sobie górną granicę całkowania, czyli 0. No jak tu podstawię 0, to będę mieć 0, tu podstawię 0, też będzie 0. Odjąć. I teraz podstawiamy dolną granicę całkowania, czyli minus 2. Minus 1 trzecia razy minus 2 do potęgi trzeciej, odjąć x kwadrat, czyli minus 2 do potęgi drugiej. Równa się. Troszeczkę przesuniemy, żebyśmy mieli miejsca więcej. Równa się. Minus. O, tu otworzyłem nawias, jeszcze musimy go zamknąć. Minus. Minus 2 do potęgi trzeciej to jest minus 8 razy minus 1 trzecia. 8 trzecich. Plus 8 trzecich. Minus, przepisuję. Minus 2 do kwadratu to jest 4, czyli mamy minus 8 trzecich plus 4, a może być wspólny mianownik, czyli trójka, tak, to będziemy mieli plus 12, zatem dostajemy 4 trzecie. Na początku zapisaliśmy, że to jest obliczane pole, więc nie było w zadaniu podanych jednostek, więc ogólnie jakieś tam jednostki kwadratowe. Zatem pole naszej figury jest równe 4 trzecie.